823. Taka główna nitka fabularna polega na tym, że dwoje rodziców w 46 roku wiezie trumnę ze swoim dzieckiem, synem zabitym przez kontynentę UB, żeby pochować go w spokojnej ziemi. Ponieważ w tej niespokojnej ziemi, w środku Polski, w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, mówiąc dokładnie w Popielawach, bo rzecz się zdarzyła naprawdę, UB odkopywało te trumnę trzykrotnie, żeby sprawdzić, czy wróg ludu rzeczywiście nie żyje. A ja po latach pomyślałem, że trzeba tych dziadków, tak bardzo dotkniętych przez los, nagrodzić. Jakoś mu im tę mitręgę zrekompensować. Jedyne, co mogę zrobić teraz, dorosły mężczyzna, starszy pan już, to mogę zafundować im pochówek powtórny syna. Spokojniejszy nieco niż ten, który się naprawdę dokonał. Więc jak Państwo słyszycie, tam w tej warstwie regularnej jest sporo takiej materii, która się wzięła z życia. I to jest właśnie główny klucz do tego, jak pracujemy nad tym filmem. Troszczymy się o kontekst historyczny, o detale, o drobiazgi w nadziei, że to się przetransportuje na ekran pod postacią emocji jakiejś szczególnej. Ja w to bardzo wierzę, to jest bardzo osobisty film. Gramy dość szeroko, mamy obiektywy anamorfotyczne, żeby nie bać się tego krajobrazu. Mamy dużo ładnych plenerów, także chcemy to wszystko pokazywać. Także to jest, chcemy pokazywać całą aurę, która ich otacza, aktorów. W filmie nie ma dużo dialogów, także myślę, że obraz tutaj w dużej mierze musi pomóc opowiedzieć tą historię, jakby wizualnie opowiadać. I żeby to pokazać i wykorzystać, właśnie staramy się pokazywać ten świat, a nie tylko bliskie plany. Także to było jedno założenie, a drugie, drugie założenie jest takie, że może trochę nietypowe, że chcieliśmy mieć dość wyrazisty, charakterny, ciężki obrazek, czyli że raczej nie świecimy bardzo reklamowo, nie świecimy bardzo typowo, tylko raczej korzystamy z naturalnego światła i jeszcze troszeczkę wysłaniamy, żeby ta czerń była smolista i przez to mamy nadzieję uzyskać taki dość silny, charakterny, taki ciężki obrazek. Kamera. 819. No zawsze wymagające są historie, które opowiada Jakub, i role, czyli ludzie, którzy tam, których staramy się tworzyć, tak bym powiedziała. Także to jest to wymagająca i miło. No ale lubimy wyzwania, to jest rola. Też wymagają. Zawsze przygotowuje się tak, że ciało jednak jest bardzo ważne z postacią, to jak chodzimy, jak się ruszamy, jak mówimy, że to wszystko stanie. No i też znam historię rodziny, to też mi pomogło. Jestem zachwycona. Dzisiaj pierwszy dzień jesteśmy w Przemyślu, ale zwiedziłam Stare Miasto i jesteśmy tutaj nawet, gdzie są stare mury. Także myślę, że to jest 990, nie wiem, któryś rok chyba tam powstało. Wspaniałe są kamienice, przepiękna przyroda i też trafiliśmy w taki czas, że nie pada, że są drzewa, że jest żółto, że to wszystko lśni, błyszczy, świeci i gada do nas. Mam nadzieję, że to będzie też gadało z ekranu. To jest nasze spotkanie po latach. Ja pracowałem z Jankiem dawno temu przy filmie Pogrzeb kartofla. No i teraz poprosił mnie o współpracę. Cudownie sobie wyobrażam. Jest wspaniały reżyser, który wie, czego chce. Mało jest wątpliwości na planie. Bardzo pomaga ta jego precyzja i ta jego wiedza. No a szczególnie, że to jest jego bardzo osobisty film związany z jego rodziną, więc tym bardziej przy okazji tego, że on sam napisał scenariusz, jest reżyserem, jest związany z tymi bohaterami, z dziadkiem swoim emocjonalnie. W związku z tym bardzo pomaga to jego poprawianie nas, w sensie, no, żeby to była prawdziwa z naszej strony wypowiedź, żeby się na 100% wcielić w tę postać. Nie odpuszcza żadnego kłamstwa, więc jest to bardzo mocne. Ja się czuję komfortowo w tej sytuacji, bo wiem, że pan Jan precyzyjnie to pilnuje.
tego filmu. Znaleźliśmy tutaj bardzo urokliwe miejsca, które się wpisywały w datę, że tak powiem, historyczną przebiegu wątku fabularnego, tak? Czy to są okolice 47 roku. Bardzo dużo domów zachowanych, bardzo dużo ładnych miejsc, które mogły zagrać przy jakimś wsparciu scenograficznym po prostu tamten czas. Jak ważne było dofinansowanie z Podkarpackiego Funduszu Filmowego? No bardzo ważne, dlatego że jest jakby dużą częścią finansowania strony polskiej. Także tak naprawdę bez funduszy regionalnych, które nas wsparły, nie bylibyśmy w stanie zamknąć budżetu. Także powiem, takie warunkujące powstanie filmu.